jesteś łasuchem? Leci ci ślinka na widok ciastek z lukrem, miodu czy zakręconego lizaka? To oznacza, że twój organizm jest szczególnie łasy na jeden ze składników, wspólny dla tych wszystkich produktów. Domyślasz się jaki? Oczywiście cukier. Mówiąc cukier, mamy zwykle na myśli biały, słodki proszek, który dobrze znamy z kuchni. Ale w chemii nazwa cukru oznacza całą rodzinę związków, takich jak glukoza, fruktoza czy sacharoza. To, co je łączy, to fakt, że wszystkie składają się z węgla, wodoru i tlenu. Atomy te układają się w najkorzystniejsze energetycznie ułożenie, czyli 5- i 6-atomowe pierścienie węgli i jednego tlenu, z odchodzącymi na boki grupami wodorotlenowymi i hydroksymetylowymi. Domowy cukier to właśnie sacharoza, czyli cukier złożony z cukrów prostych, glukozy i fruktozy. Sacharoza dodatkowo układa się w bardzo uporządkowaną strukturę, kryształ. I na co dzień właśnie w takiej formie dodajemy ją do herbaty. Ja ze słodyczy wybieram cukierki. Ale jak zrobić z sypkiego cukru, kruchego cukierka, w którym dodatkowo ktoś jeszcze zamknął uśmiechniętą buźkę? Zaraz się o tym przekonacie. Spójrzcie, właśnie wylewamy gorący karmel, czyli ciekły cukier. Nie ma on już struktury krystalicznej. Jak to się stało? Cukier został rozpuszczony w niewielkiej ilości wody, w której cząsteczki sacharozy nie mają możliwości utrzymać uporządkowanej struktury. Dodatkowo dolanie do roztworu syropu glukozowego powoduje, że w miarę odparowywania wody z gotującego się roztworu sacharoza nie wraca do krystalicznej formy. Cząsteczki glukozy nie pozwalają sacharozie ponownie się uporządkować. Karmel w takiej gorącej postaci jest lepki, bo cząsteczki cukru przyciągają się ze sobą za pomocą słabych, ale licznych wiązań wodorowych. Ale do zrobienia kolorowego cukierka zostało nam jeszcze kilka kroków. Na początek dodajemy naturalnych barwników, najlepiej w ich wodnych roztworach. Widać, że powierzchnia karmelu bąbelkuje, a woda bardzo silnie i gwałtownie paruje. Karmel jest jeszcze bardzo gorący, ma temperaturę około 120 stopni Celsjusza. Musimy chwilę odczekać i pozwolić mu się ostudzić. Karmel ochłodził się teraz do około 80 stopni Celsjusza. Możemy go teraz bez problemu dzielić, przenosić, a także pozbawić przeźroczystości, czyli napowietrzyć. Zanim napowietrzyliśmy karmel, światło z zakresu widzialnego bez problemu mogło przeniknąć przez jego strukturę. Teraz, kiedy zwiększyliśmy powierzchnię kontaktu powietrze-karmel, zamkamy w jego strukturze coraz więcej malutkich bąbelków powietrza. Światło odbija się w różnym kierunku od każdego bąbelka, przez co jest rozpraszane, a karmel bieleje. Masa leży teraz na blacie, które utrzymuje ją w temperaturze około 80 stopni Celsjusza. Mamy teraz trochę czasu, żeby budować nasze cukierki. Kawałki karmelu zlepiamy za pomocą niewielkiej ilości wody, która zwiększa powierzchnię kontaktu między nimi oraz umożliwia wytworzenie wiązań wodorowych. Jak teraz z takiego wielkiego cukra zrobić małe słodkie cudo? No wystarczy mocno rozciągnąć. Ciecz jest lepka, a cząsteczki są na tyle mocno ze sobą połączone, że obraz nie ulega deformacji, tylko się pomniejsza. Tak przygotowane słodkie formy wystarczy wystudzić poniżej temperatury około 40 stopni Celsjusza. To magiczna temperatura dla tej mieszaniny cukrów. Nazywamy ją temperaturą zeszklenia. W tej temperaturze ciecz jest na tyle lepka, że zastyga niczym ciało stałe. Naukowo tworzy stan, który nazywamy szkłem. Proces robienia cukierków jest możliwy dzięki manipulacji stanami skupienia, czyli fazami, wykorzystując zmiany temperatury mieszaniny. Przy odpowiednich proporcjach cukru do wody możemy tak obniżać temperaturę przechodząc z punktu A do B, że z roztworu przesyconego dostaniemy szkło. My wodę zastąpiliśmy glukozą, bo nikt nie chce jeść cukierków o temperaturze minus 40 stopni Celsjusza. A glukoza proces zeszklenia mieszaniny podnosi do temperatury powyżej pokojowej. Landrynki są niczym innym jak kawałkami jadalnego szkła. Z odrobiną fantazji i korzystając z właściwości fizykochemicznych cukrów glukozy i sacharozy, jesteśmy w stanie zrobić z nich artystyczne smakołyki. Okazuje się, że chemia to nie tylko niebezpieczne trucizny, ale także słodkie, szklane, co nieco.